jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną trener Andrzej Kościelski po udanym wieczorze i udanej walce Maćka Kazieczko. Czy trener jest w pełni zadowolony z pojedynku? Bardzo udany wieczór, bardzo, bardzo dobre wykonanie wykonanie Maćka Kazieczki, piękny knockout, w sumie dwa knockouty, bo pierwszy był na koniec drugiej rundy i gong troszeczkę przeszkodził, żeby tą walkę dokończyć, no ale w trzeciej rundzie no to już Maciek co pokazał, to pokazał. Tym bardziej, że nie zapominajmy o tym, że ten Barrio to naprawdę to jest bardzo dobry przeciwnik. Myślę, że jeden z lepszych skalpów Maćka Kazieczki w jego historii. On może na wizus nie wygląda na jakiegoś tam kozaka i na fajtera jakiegoś takiego, bo to jest troszeczkę grubasek, ale ma naprawdę, ja go znam osobiście, to jest mój kolega, też ma żelazną kondycję, był bardzo dobrym zapaśnikiem, bo z tego co wiem 5-6-krotnym mistrzem Argentyny w zapasach, więc Maciek podwójnie raz, że nie dał się wrócić takiemu dobremu zapaśnikowi, nie dał się przewrócić. I fajnie zrywał te wszystkie klincze i wychodził z tej pozycji i też udało się fajnie w pięknym stylu go znokautować, więc to taki podwójny sukces i do tego Maciek jeszcze doskonale słuchał podczas tej walki, naprawdę to się sterowało Maćkiem jak joystickiem, każdy ruch, czy zmiana stójki, wszystko co mu się mówiło to naprawdę wykonywał perfekcyjnie. No te mocne ciosy wchodziły i teraz pytanie, czy po pierwszej rundzie taki był plan trenera, żeby właśnie kontynuować to bombardowanie i znokautować przeciwnika? Tak to wyglądało, tylko troszeczkę Maciek dał się zepnąć w drugiej rundzie. Po pierwsza runda wyglądała bardzo dobrze, już byłem przekonany, że to już praktycznie koniec, że to już jeszcze chwila i nastąpi koniec tej walki, ale jak się później okazało, to Barrio pokazał charakter, mocno zepnął Maćka na wstecznym biegu. Maciek troszeczkę się pogubił, tym bardziej, że dostał tam jakieś uderzenie i nawet ta druga runda przy samym końcu nawet wyglądała taka na równo, a może nawet z lekkim wskazaniem tego Barrio, tylko że Maciek wiedział doskonale, że musi zaznaczyć tą końcówką. No i tak zaznaczył, że znokautował go na koniec rundy i też ta runda druga też była wygrana, no ale trzecia to już był pokaz Maćka siły i Maćka słynnej, silnej ręki, więc szybciutko go znokautował. Jakie dalsze plany na Maćka i gdyby to trener miał decydować, z kim mógłby się w kolejnej walce zmierzyć Maciek Kazieczko? No właśnie, Kazieczko. W poprzednim wywiadzie dowiedziałem się, to już nieważne dla jakiego portalu, ale dowiedziałem się, że Maciek chyba szósty jest w rankingu kategorii 70. Nie wiem na jakiej podstawie jest siódmy, jak Maciek wszystkie praktycznie walki wygrywa. Tym bardziej, że Maciek przegrał tylko z zawodnikiem z pierwszym w rankingu, a później 7 czy 8 walk wygrał wcześniej, no to więc teraz wygrał z takim zawodnikiem, no szósty w rankingu, no troszeczkę śmieszne to jest. Nie wiem, kto ustawia te rankingi, mnie to trochę śmieszy czasami, ale jest jak jest. Ja bym widział Maćka, Maciek waży na co dzień, myślę, że około 75-76 kilo. To jest 10 kilo, żeby zbić do kategorii 66 i wezwać na pojedynek Parnazę. Jak Parnazę tu siebie wygrał, no to opas Parnazę na 66. Ja bym to tak widział. Chyba, że wcześniej rozmawiałem z Maćkiem i Maciek myślę, że też jakby było takie wyzwanie jak Parnas i też opas, to myślę, że Maciek byłby w stanie tą wagę zrobić i się przygotować do tej walki. Czyli trochę idąc tym tokiem myślenia, rozumiem, że dzisiaj faworytem w pojedynku właśnie Parnas Rajewski jest Parnas. Znaczy w sumie faworytem jest Parnas, ale ja w zakładach na przykład postawiłem pieniądze na Rajewskiego. Postawiłem na Rajewskiego, że Rajewski, nie było tej walki, już nie było. Postawiłem, że Rajewski znokautuje Parnasa w pierwszej rundzie. Tak postawiłem, no, był dobry kurs, bo był razy 10 płacili, więc chyba postawiłem 100 zł i jak go znokautuje, to wygra, a jak go nie znokautuje, to też płakać nie będę. Tak to wygląda. Za chwilę hitowe starcie pod koniec roku. Wiele osób twierdzi, że największa walka w polskim MMA. Mamed Khalidow, Mariusz Pudzianowski. Jak trener zapatruje się na ten pojedynek i czy też jest też ekscytuje się tym pojedynkiem tak jak większość kibiców? Bo też muszę powiedzieć to, co po poprzednich dwóch wywiadach to powiedziałem przed chwilą, że daję 50-50, ale to z racji tego mam swojego cichego faworyta, ale jeden i drugi jest moim dobrym kolegą, znamy się bardzo dużo lat i czy z Khalidowem, czy z Mariem, więc nie chcę nikogo faworyzować tak oficjalnie to 50-50. Niech wygra lepszy. Mhm. Tak to wygląda, według mnie. Okej, a jak zapatrywanie na kolejny pojedynek Janka Błachowicza, no i czy poradzi sobie w zapasach, no bo przed nim zapaśniczo bardzo trudny rywal? No trudno, będzie ciężko, bo troszeczkę tam z tego co widzę, że mniej sparring partnerów Janek ma od momentu jak się
chyba klub tam troszeczkę się podzielił. Nie rozpadł się oczywiście, ale się podzielił. To widzę, że tak obserwuję ze zdjęć, z tego widzę, że troszeczkę mniej ma spali partnerów. Janek ma takich, którzy po prostu by go dobrze dociążali do tej walki. Już nie chodzi o stójkę właśnie, bo stójką by się pewno znaleźli. Bo jest, czy Szpilka jest, czy jest, nie wiem, czy jest ten, ma czarnoskóry, to też mu... Izu Ugonok, też jest. Mają kilku dobrych zawodników, ale fakt, że ich też nie widzę na jakichś sparingach wspólnych, więc nie wiem, czy oni razem sparują, ale brakuje takich sparing partnerów, jak właśnie, co wiesz, w nogi dużo wchodzą, dużo sprowadzają i to Janek takich powinien sobie poszukać. Na pewno powinien pojeździć po świecie, po jakichś klubach, potrenować. Ja nie będę mu radził, bo on jest doświadczonym zawodnikiem i on nie będzie chciał moich rad słuchać pewnie, ale może kiedyś wcześniej słuchał, ale teraz nie będzie chciał moich rad słuchać, więc ja sobie po prostu zadałeś mi pytanie i to ja ci na to pytanie odpowiadam. I tyle co jest dobre dla Janka teraz, no to ma dobrego sparring partnera, bo raz w tygodniu, jak jest Marcin, tam ma sprawę do załatwienia z Tybura w Warszawie, no to z Marcinem wspólnie ustaliliśmy, żeby poszedł tam Jankowi pomagać tam w przygotowaniach i wiem, że dzisiaj też tam tydzień wcześniej byli i teraz też dzisiaj jakieś tam sparingi, bo jeszcze nie rozmawiam z Marcinem, jak tam wyglądały te sparingi. Wiem, jak wyglądały poprzednie, ale te dzisiejsze właśnie nie pytałem jeszcze, jak to wyglądało, ale miejmy nadzieję, że to idzie w dobrym kierunku. Trener jest zawsze w bardzo dobrej formie. Też widać, że poza trenowaniem zawodników też często bierze trener udział, czy to w jakichś zadaniówkach, czy w uderzeniach, czy może i w sparingach. I zastanawiam się, panie Andrzeju, czy padały propozycje, jeżeli chodzi o walkę pana, czy może kiedykolwiek ktoś chciał skonfrontować pana, czy to na gali sportowej, czy na jakiejś gali freakowej, z jakimś innym trenerem lub przeciwnikiem. Kiedyś mnie chcieli skonfrontować z Piotrem Bagińskim, nawet tam jakieś tam małe były rozmowy tu, znaczy nie rozmowy, ale tak w kuluarach były rozmowy z Piotrkiem Bagińskim, ale Piotr Bagiński to jest mój bardzo dobry kolega, więc nie ma takiej możliwości w ogóle. Gdzieś tam jakieś tam na tym Fame ma, nie wiem, może z tym Murańskim też coś tam chcieli, ale ja się nie pcham do walki, ja już wolę być trenerem tylko i mam z czego żyć, nie muszę pchać jakichś fikowych walk, żeby zarabiać pieniądze, więc to co mam, to mi starczy na życie, więc nie potrzebuję. No każdy potrzebuje więcej, ale na pewno nie jeżdżąc po takich galach, gdzieś tam walcząc na takich freakowych galach, bo mi nie wypada w tym wieku walczyć na gali freakowej jakiejkolwiek, niech będzie. Ale jeśli by padła propozycja fajnego sportowego zestawienia, no bo na przykład teraz wybieg Artur Szpilka, Damian Janikowski, Marcin Wrzosek, Norman Park, więc ci sportowcy wchodzą do tych gal, ale szukają takich sportowych, ambitnych pojedynków, więc gdyby taki padł. No tak, masz rację, tylko bierz pod uwagę, że oni mają po 35 lat, ja mam 53, więc dajcie mi spokój, rozumiesz, ja wolę sobie posparować, bo tak mówisz, ja sobie sparuję z moimi chłopakami, czy to w stójce, czy to w zapasach, czy to w jiu-jitsu i całkiem nieźle mi to wychodzi, to można by z moich zawodników zapytać, jak to wygląda. Więc na tym wolę sobie tak posparować się, pobawić z chłopakami i powalczyć sobie z nimi, jeszcze tam pokazać im co nieco, gdzie raki zimują i te. No i to tyle. No. A jak trener w ogóle zapatruje się na te wycieczki sportowców do gal freakowych? Czy to jest dobre, no bo to może w jakiś sposób rozpromować to sportowe MMA? Czy jest to duże ryzyko i gdzieś tam trochę rozmienianie swojej kariery? Jak to pan, jak trener na to się zapatruje? Wiesz co, no nie jest rozmienianie kariery, no bo to wiesz, bo tak jak ci wcześniej powiedziałem, że wszystko jest związane z finansami, tak? Czyli ja jestem w jakiś sposób, jestem niezależny finansowo, czyli mi nie potrzeba tam za walkę dostać 100 tysięcy czy więcej za walkę, bo mi to nie jest potrzebne do niczego, ja sobie po prostu poradzę finansowo, ale jeżeli zawodnicy, na przykład zawodniczy, czy Norman Park, czy tam Wrzosek, czy ktokolwiek walczą sobie na tych freakowych walkach i przy okazji mogą po 100-200 tysięcy zarobić, no to czemu nie? Niech walczą. A przez to, że tam walczą na tych freakowych galach, to też promują w jakiś sposób MMA i to MMA w jakiś sposób też przekłada się u mnie na przykład na ilość ludzi przychodzących na salę i też w jakiś sposób jest to rozreklamowane wśród młodzieży i często jak widać po tych freakowych zawodnikach, którzy gdzieś tam w jakimś tam melanżu byli i nie wiadomo jak, i nagle się zmienili o 360 stopni i stali się na przykład sportowcami, nie? Więc to też w niektórych przypadkach to działa dobrze, no w niektórych z kolei tragicznie to działa, bo widzę tam chłopaków, które co znam tam z tych gal, to nie będę wymieniał tutaj, już nie chcę być taki już niedobry, ale to zachowują się naprawdę z każdą galą się zachowują coraz gorzej. Też jedyny feler jest, mi się wydaje, też tych właścicieli gal, tych freakowych, bo
Bo tam jest większość tych zawodników po prostu nie chce robić dymów, tak? Nie chcą się ubliżać, nie chcą się, bo normalnie idą na siłę i po prostu tam nawet w tych kontraktach, oni jak kontraktują się między sobą, to w kontraktach nawet mają, że dobra, ale w kontrakcie muszę dymić. No i takie to jest, widać, że to jest sztuczne wyzywanie się od najgorszych, to tam teraz były jakieś dwie gale, już nie będę też mówił, która, to jakieś tam konferencje prasowe oglądałem, bo to wyglądało, ja nie jestem święty tak samo, ale to wyglądało, że naprawdę to już patologia tam straszna się odbywała, że mnie to, niech oni sobie mają konflikty, niech sobie to w jakiś sposób, niech sobie to tam załagniają, ale to tam niech to między sobą to robią, a nie, że odgórnie tam mają jeszcze do głowy wsadzone, że o, mają się wyzywać, bić się, szarpać. No ja wiem, że z tego mają pieniądze i to później z tego jest więcej pay-per-view sprzedane, bo wszyscy ludzie myślą, że to naturalnie ten konflikt to jest prawdziwy, a ten konflikt nie jest prawdziwy, bo to jest wszystko, te konflikty są sztuczne. Ja byłem kilka razy na jakieś tam afterparty po tych galach, oni wszystko o siebie chodzą, nikt nikogo nie wyzywa, nikt nikim się nie bije i wszystko wygląda w normalny sposób, nie? A zaskoczyło trenera, że na ostatnich konferencjach bardzo często padają takie słowa jak więzienie, 60-tki, konfidenci, słowa, które raczej w takim świecie nie powinny chyba do końca padać. Nie powinny kompletnie, bo to jest świat sportowy, nie można mieszać do świata sportowego, świat więzienny, konfidentów, grypserów i tam jakichś różnych rzeczy, bo to się nie mija z celem. Wyzywają się, później chcą się bić, i ten tam siedział, a ten leżał, a ten grypsował, a ten nie grypsował. Jest to niedopuszczalne w jakiś sposób. Sport niech będzie sportem, a mieszanie spraw wolnościowych tam z więziennymi to naprawdę to się mija się z celem i później, bo taki, my wiemy, o co chodzi, my jesteśmy starsi, my wiemy, w czym rzecz, ale tam rzesza tej młodzieży między sobą ogląda i oni później między sobą, ty konfidencie, ty taki, ty 60, nawet nie wiedzą, o czym mówią, a wyzywają, widzą, że tamci się wyzywają, no to też w jakiś sposób się wyzywają. Nie? Powiedział trener, że dużo młodych chłopaków, młodych osób ruszyło na matę po właśnie wejściu w życie gal freakowych, no bo to zainteresowanie się zwiększyło, ale czy już trener widzi u siebie w klubie to pokolenie, tą generację i jakiś już materiał na przyszłego być może mistrza organizacji UFC, Bellator? No może aż tak grubo nie jeszcze, ale jest dużo fajnych chłopaków, co poprzechodziło, młodych, co wcześniej może by nie przyszli, zainteresowali się tym MMA, zainteresowali się kickboxingiem i naprawdę dobrze się rozwijają i może za kilka lat będą dobrymi zawodnikami. Panie trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Jesteśmy bezpieczni.